A cóż, sprawa się przedstawia tak, że byłem pijany lub niespełna rozumu i podobno zgodziłem się zrobić recenzję majonezu. No to robię. Muszę się kierować głosem ludu sztuk 3. Oto jest więc majonez tak zwany kielecki. Kielecki majonez z połem. Kielce się nazywa producent i zapewne dlatego jest to majonez kielecki. Dlaczego ten, spytacie? Otóż odpowiedź jest bardzo prosta. Ponieważ akurat był w lodówce. W ogóle to myślałem, że będzie jeszcze zamknięty. No a się sprawia tak przedstawia, że nie jest. A chciałem taki opening zrobić fajen, ale nie zrobię takiego fajen, bo już jest openingowany. Ale zrobię nie fajen, to też będzie coś. Drodzy Państwo, tak oto wygląda zakrętka od spodu. W ten sposób się zakrętka przedstawia. Jak się jej dokładnie przyjrzycie, to możecie zauważyć taką zależność, że jest okrągła. Taka do kółko. To jest bardzo przydatny feature. Na przykład można za jej pomocą narysować kółko. Ja wam pokażę, jak narysować kółko. Otóż bierzecie kartkę taką papieru, nie? I tutaj zakładacie to, żeby można było odrysować, nie? I uwaga, uwaga. Teraz właśnie można odrysować. I... O, i uwaga. Kółko takie jest tu. Ono nie jest idealne, ale powinniśmy je zaakceptować, bo fajne kółko generalnie. No a skoro takich rzeczy można taką zakrętką dokonać, to jest plus 5 do konstrukcji. Pomysłowa bardzo. Wielofunkcyjny mechanizm, ciekawy gadżet. Zastosowań wiele ma taka zakrętka, co ma kształt kółka. O, na przykład na takiej maturce z majcy. Co będzie, jak zapomniecie cyrkla? No powiedzielibyście normalnie, no tragedia, że zapomnieliście cyrkla. Ale nie, tutaj producent majonezu kieleckiego POŁEM KIELCE pomyślał o takich maturzystach. Weźcie słoik majonezu na maturkę i ewentualnie macie już cyrkiej, no bo zakrętka jest okrągła. A tak swoją drogą to majonez to się wielorako może przydać na takich maturkach. Idziesz sobie na taką chemię i patrz. Nie, tu. Tu jest tyle ciekawych, różnych chemicznych literek. Ja wam przeczytam. Zawartość netto 310 ml. Majonez stołowy, składniki, olej rzepakowy, rafinowany, musztarda, tu jest taki nawias, bo to jest mnożenie, to jest musztarda, mnoży się ją przez woda, ocet, gorczyca, cukier, sól, przyprawy, woda, żółtka, jaj kurzych i to jest kolejny nawias, tu będzie podwójne mnożenie, tu, 7,0%. Jest podane też na przykład wartość odżywcza 100 ml produktu. W tym na przykład energia 250. Nie, to nie jest ta cyfra. To jest 2596 kJ na 631 kcal. Generalnie to ja nie wiem, co ja przeczytałem tu właśnie w tym momencie, ale jeżeli piszesz chemię, no to na pewno się te informacje w jakiś sposób przydadzą. Dlatego właśnie producent z POŁEM KIELCE wspiera edukację. To jest kolejny plus dla tego oto produktu. To nie jest koniec zastosowań tego cudownego naczynia. Otóż, zastanawialiście się kiedyś, co będzie, jeżeli będziecie w sytuacji braku możliwości posiadania walca? Otóż nie tym razem. Konstrukcję słoika można wykorzystać właśnie jako zamiennik, walcując tym oto różne przedmioty. Bum, trach, trzask, zgniot.
Przejdźmy jednak do esencji naszego produktu. Majonez, szanowni państwo, tak właśnie wygląda, tak właśnie wygląda majonez. To jest majonez. Taka biała papka, co wygląda jak zielona plastelina, tylko że ma inny kolor. Najistotniejsza będzie tutaj próba smaku. Dzierżę oto łyżkę i wykorzystam ją, żeby wydobyć substancję ze słoika i się nią pożywić. Otóż, szanowni państwo, dobre, ale takie średnio wyrafinowane, brakuje jakiegoś dodatku, jak na przykład... Próba smaku wypadła dobrze, więc testować będę białą ciapcię dalej. Otóż wyobraźcie sobie, że jesteście na wycieczce krajoznawczej na rykowisku. No, nie macie pasty do zębów. Nie macie. A chcecie, żeby wasz dentysta nie zamordował was ze szczególną brutalnością. Ludzie generalnie... Nie wiem, tak, jakoś nie lubią być mordowani ze szczególną brutalnością. Również przez dentystów, jak się okazuje. Chociaż to nasi mentorzy. I dlatego, żeby tego nie dokonał, mamy tutaj zamiennik, czyli musztardę. Jest to... I dlatego mamy tutaj zamiennik. Majonez. Majonez jest prawie jak pasta do zębów, bo choć wygląda podobnie... Co? Majonez to jest jak pasta do zębów, bo wygląda podobnie. Białe takie jest, co nie? Niestety... Nie mogę tutaj polecić produktu. Gwiazdy mi powiedziały, że nadal jestem brzydki. Jednak w ogólnej ocenie fajna sprawa ten majonez. Takie względnie... Jak ketchup. Tylko inny. Taki ketchup, ale mniej. Generalnie fajna sprawa. No, polecam każdemu, kto zawsze marzył o tym, żeby mieć majonez. Muszę kończyć tak z większych ciekawostek. Kamera, co to nią nagrywam, to ja ją ukradłem. Pozdrawiam miłą panią z biblioteki. Słyszałem, że pani z biblioteki jest moją fanką. Ja nie wiem. Ja myślę, że tak się nie da. Ale recenzja jest. Takimi fajnymi marketingowymi hasłami rzuciłem, jeśli o ten majonez chodzi. Ja myślę, że to znacznie zwiększy sprzedaż. Polecam producenta, jakim jest... Społem Kielce! Jak byk! Społem Kielce. Aha! I to jeszcze jest taka ciekawa rzecz, że chociaż tu jest napisane Społem Kielce i jest to majonez kielecki, to go można kupić też w innych miejscach. Bo ja to nie mieszkam na Kielczech, a mam.